Cześć, cześć moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcineczek z gry Uncharted 4 Kres Złodzieja. Teraz podążamy moi drodzy z Eleną, czyli naszą dziewczyną, czy tam żoną, nie wiem czy oni są w ogóle w związku. Dziewczyna, raczej dziewczyna. Patrz. No raczej nie wejdziemy. Aha, tam na górę. Tam na górze. Pożyczyłam go od kolegów z Szalnej. Ześlizgnęłaś się aż stamtąd? Tak było najszybciej. Teraz musimy wymyśleć, jak wrócić na górę. No właśnie, musimy moi drodzy wrócić tam na górę, ale jak widzicie, tędy się nie da. Jasne. W międzyczasie moi drodzy opowiedzieliśmy Elenie całą naszą historię. Czyli tak naprawdę dwa poprzednie odcinki to była ta historia, jak to wszystko tam było. Hop, okej. Dzięki. No ale tutaj urokliwe miejsce jest. Boże, czemu oni tutaj nie zamieszkają? Długo tu jesteś? Na wyspie? Kilka godzin. Widziałaś kolonię? Tak, z powietrza. Niesamowita, co? Miałam czasu na zwiedzanie. Byłam jakby trochę zajęta na szukanie ciebie. No tak. Nie wiem, czy to jest dobry szlak, ale czekajcie. Idziemy tutaj. Ten... Czy Sally opowiedział ci trochę o tym miejscu? Tak. Henry Avery. 400 milionów. 12 założycieli. Setki kolonistów. Coś... I tak, z grubsza tak to wygląda. W czasie lotu trochę mi się nudziło. Wow. To winda? Ma to wygląda. Daję słowo, Avery wynajął najlepszych inżynierów. Pewnie transportował nią zapasy w górę rzeki. A, prawdopodobnie. No i tak na pewno było. No dobrze, ale co dalej, moi drodzy? Tak, dla mnie punkt widokowy jakiś jest. Musimy się rozejrzeć. No tam na pewno będzie trzeba się wspinać. Tam dokładnie. Dobra, chodźmy za Sam. Boże, za Eleną. Jak na razie nie widzę żadnej drogi stąd. Gdzie? Tam jest jakaś drabina, no. Ale my tam nie byliśmy przypadkiem? Chyba nie, nie? Ha, tutaj trzeba tego, nie? Użyć. Trochę nisko chyba. No wzepnij się, dziadu. Czekajcie. Okej, okay, tak będzie łatwiej. Widzę to. Tylko jak się tam dostać? Masz jakiś pomysł? Którędy? No, rozejrzyjmy się. No co, no trzeba przeskoczyć tam. Ale tam nie doskoczymy raczej. Chyba, że stąd. No, ale tutaj nie sięgnę. Czekajcie, na spokojnie, rozejrzmy się. Z drugiej strony też nie za bardzo. Gdzie Elena? Słyszałem ją ostatni raz gdzieś w wodzie. Tu jakbym tak kurde to sięgnął. Za wysoko. Znajdźmy inną drogę. Właśnie, za wysoko. Musi tu coś być. Ten kamień? Nie, no nie. Orzeźwiający. Pod wodą? Tak to wypływa jakby spod jakoś, ale no wątpię. Spod tej skały. Nic, moi drodzy, tu nie widzę.
coś trzeba jakby wziąć, co by nam pozwoliło. Tutaj. Czekajcie. Dobra, mam. Właśnie o tą drabinie mu myślałem. Myślisz, że jest inna droga na górę? Hej, widzę tu ścieżkę. Zawsze jest. Tam jest jakieś przejście. Poszukaj tam czegoś dla mnie. Dobra. Jakby coś zrzuciła, to byśmy mogli na to wejść tutaj. Gdzie ona jest? O cholera, uważajmy! Dobra. Czekajcie, gdzie tu jest? Tutaj. Okej, okay, ciągnijmy. To w wodzie jest. Też pierwszy raz takie coś tutaj widzę. Jezu, ale ciężko. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ty wielki pudle. Aj, ta skała mi tutaj za ten... no nie pomaga mi przynajmniej. Nie, może będzie wystarczyć, co? Powinno. Cholera, nie. Jednak jeszcze nie. Troszeczkę bym bliżej to podsunął. No, no, no. Użyj skrzyni, by dotrzeć do tego zwalonego drzewa. Skrzynia, drzewo, rozumiem. Dobra, już powinno być spoko. Nie, tak nie wypali. Okej. No muszę tam skoczyć, okej. Ho, ho, ho. Okej, teraz. No to było ładne. Dobra, teraz na tym śliskim pniu trzeba przejść. Okej, świetnie. No i gdzieś tu do góry najprawdopodobniej. Słuchajcie, tutaj jest jakiś skarb, jasny gwint. O cholera. Wszystko pod kontrolą! Spróbuj się dostać na górę! Postaram się! Damy radę. Czy radę stamtąd się wydostać? To chyba ślepy zaułek. Może winda jeszcze działa? Wątpię. Ma 300 lat. Stała na otwartym powietrzu. I kto wie, czy kiedykolwiek... No proszę, działa. co wskakujemy do nich w takim razie? Jedzie pan na górę? Dobra, jak do niej wejść, ale czekajcie, to chyba... O, jasny gwint. Muszę to obejść. Że też jeszcze działa. Coś niesamowitego. Zapuszyła. Właśnie. Dziwne miejsce, ale dobra. Już widzę, że trzeba to będzie obejść. No czekajcie. Zobaczmy, co tutaj mamy. Dobra, tędy nie przejdę, muszę to obejść. Nie, tak też nie przejdę, muszę iść na... A Jezu, muszę znowu tutaj wejść. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może lepiej tym wyjściem. Dobra. Okej, okej.
Dobrze. Ja widzę, jak woda kapie z tych skał. To zaraz sądzę, że po prostu się zaraz, nie wiem, poślizgnę. Najemnik? Co to było? O, fuck. Dzięki, kobieto. Hej, dobra robota. Masakra. Co za spróba jest w ogóle? To gdzie nasze auto? Wezmę ją sobie. Z góry. Tak, masz rację. Z góry łatwo je będzie dojrzeć, tak? Czyli gdzie? Nie wiem, czy na tą windę trzeba wejść, czy co? Czy na tą skałę? No może i na tą skałę, faktycznie. A teraz? A teraz, moi drodzy, gdzie? A chwila, tutaj coś mamy. Chwila, tylko rozbieg wezmę jako taki. No, jeszcze wyżej, ruszamy, no i... co? No dobra. Okej. Okay. Świetnie. Może poczekajmy na Elenę, okej? Okay? Bo nie wiem, co robić, ale widzę, że tam jest przejście dalej. Dobra, idziemy. Cholera, widzę krzaki, że są. No właśnie. Znaleźli twoje auto. Teoretycznie to ich auto. Tak czy siak, odzyskaj. Pierdziele. Najgorsze, moi drodzy, jest to w tym wszystkim, że ich jest sporo. Gdzie tu się chwycić, no? Jasny gwint. Coś mi nie pykło, wiecie? Aha, bo tu się nie ślizgam. Dobra, dajmy sobie zginąć może, okej? Okay? Już przynajmniej będę wiedział, bo myślałem, że cały czas się będę ślizgał w dół. Przynajmniej dotąd, no. Jasny gwint. Nadal się ślizga. No i mnie zauważą znowu. Ale chwila. Okej. Okay. Okej, okay, już jest dobrze. Nie zobaczy mnie. Co to? Dobra, cicho bądź dziadu. Świetnie. Teraz tego by się tutaj przydało sprzątnąć, co nie? Poczekajmy, niech tu podejdzie. Na pewno podejdzie. Tutaj nie ma tej dużej roślinności, więc uważajmy. No trzeba czekać. Ale na pewno gdzieś tu jest. Okej. Snajpera by mi się przydała. Gwint. Dobra, idziemy dalej. No, granaty też się przydadzą. Dobra, ale gdzie dalej? No, mam jako taki pomysł, ale dosyć ryzykowny. Nie, w ogóle bez przypału, no. Patrzcie wy na to tam.
Ale nie widzi mnie, czekajcie. Co to? Tutaj gono. Pierdziele. Cholerny snajper. Nie, to już był niewypałek. Styk wind. Zmienię na chwilę spróbę. Może sobie jakoś damy tutaj radę. Styk wind. Nie, gdzie oni są w ogóle na tą chwilę, wiecie? O jego, tego jeszcze spotkałem tutaj. Nie, to było głupie. Bo tutaj on jest taki opancerzony, ten gościu, jemu trzeba zdjąć kask. Zaraz. Nie, nie mogę mu zdjąć. Ach, snajper. Nie mogę mu nie mogę go w ogóle ściągnąć w dół. O, teraz mi się udało. Dobra, poczekajmy chwileczkę, niech się uspokoi. Dobra, szybko, szybko. Okej. Szlak. Dawajcie, szybko, szybko, szybko. Dobra, już jest ich mniej. O, jasny gwint. Może wezmę kałacha. O, cholera. Co ten gad tu robi? Granat, uwaga. Broni mamy jak na razie pod dostatkiem, cholera jasna. Aż ty dziadu, uciekł mi w ostatniej chwili. Nie wiem, czy to nie jest ostatni już przeciwnik. Tu wyjdzie. No wychodź, wychodź dziadu, tam jest jednak. Okej, to chyba koniec. Świetnie. Wziąłem tą amunicję, okej. Już będziemy lecieć. Dobra, może faktycznie już spieprzajmy. Jeśli ktoś się tutaj pojawi, to będą jaja. Tym samochodem nie mam. Hej, widzisz drogę? Tam jakieś auto jest. Duże rzeki. Przy wodospadzie jest przejście. Nie wiem, co to za auto, ale... Nie, chyba nie. W górę rzeki, tak?
przy wodospadzie. A gdzie tutaj? No to jest głupie przecież. Może w dół rzeki, a może źle zrozumiałem, nie wiem już. Chyba, że to tutaj, to o to miejsce chodziło, chwileczkę. O, możliwe, wiecie? Świetnie. Dobra, jedziemy sobie. Jest olbrzymia. New Devon jest pewnie na samym. Co to jest? Ruszajmy na górę. Dobra, jedziemy w takim razie, okej. Okay. Myślałem, że coś tutaj jest gorszego. Jedno mnie zastanawia. Po co skarb Averiego Rejkowi Adlerowi? Pieniędzy mu nie brakuje. Pragnie chwały. Nie chce być znany tylko jako synalek bogatych rodziców. No, on się nigdy nie poddaje. Wow. Rejk i Shoreline w porę się odnaleźć. Jemu trzeba osiłków, a innym forki. Naprawdę? Wydaje mi się mieć solidne zaplecze. Shoreline wzięło udział w kilku wojnach domowych, w których im nie poszło. Nadine odziedziczyła kłopoty po ojcu. Pewnie liczy, że dzięki temu wróci do gry. No, to nie głupie. No, ale jest jeden u mnie problem. Nie wiem, jak stąd wyjechać, ale czekajcie. Już chyba widzę drogę. Dalszą drogę. Tędy, nie? Dobra, jedziemy dalej. Ej, spokojnie. Oj. Przejażdżka życia. Jezu, jak tu pięknie to wygląda. Ale chwileczkę. Chyba dalej nie dojadę tędy. Tutaj jest wjazd jakiś. Dobrze, jedźmy tutaj. Jak rzeka płynie. Okej, okay, tu nic nie ma? O, proszę bardzo, tutaj jest. Jakiś pomnik. Te terenówki w tej grze wszędzie wjeżdżają, dosłownie. Na razie jest dobrze. Bierzmy się w górę rzeki. Mogłabyś napisać reportaż o naszej przygodzie. Ha, no bo. Tylko, że nikt by mi nie uwierzył. O, mogłabyś zrobić zdjęcia. Nie wzięłam aparatu. Zaczynam dobrować. Z tym aparatem w tej grze to jest masakra też. Każdy tutaj by chciał zdjęcia robić, a nikt nie ma aparatu. Kiedy Rejf wyciągnął go zdjęcia. No pewnie chciał z Rejfa wyciągnąć samego Averim, zanim go puścił kantem. I musiał wymyślić tę historyjkę o Alcazarze. Ach, gdybym tylko to sprawdził. Ja cię, ale wielgachna winda. Zmieści się w niej samochód. No, miejmy nadzieję, że no. Dobrze, moi drodzy, będziemy zakończać odcineczek. Sam jestem ciekaw, jak ta winda działać będzie, jak ona przetransportuje ten nasz cały samochód. No i to zobaczycie już jutro w kolejnym odcinku, więc ja się gorąco żegnam. Trzymajcie się, cześć!